Ale te freakfighty, no to jest śmiechu warte. Jak ktoś tam mnie tam pytał, że ten by chciał ze mną walczyć. No kto by nie chciał z Adamkiem walczyć, bo jak, nawet jak przegra z Adamkiem, no to dalej ja do takiego poziomu się nie zniżam. No, już o tym nawet nie myślę i nie chcę mówić. Czy mimo wszystko zgodziłby się pan na ewentualną walkę we freakfightach, jeżeli pojawiłby się rywal czysto sportowy, tak całkowicie sportowy, wiedziałby pan, że tam nie ma konfliktu i być może byłby to też bokser, tak jak pan? Oczywiście, bo to dla mnie nie ma znaczenia, jaka to jest federacja, czy to FMMA, czy cokolwiek, tak, ale freak, tak powiedziałeś, czysto sportowy, no bo to jest aspekt bardzo ważny. Ja byłem zawsze, walczyłem czysto i tutaj zawsze z każdym mogę się dogadać, ale no nie dzisiaj kombinowanie na jakieś przewracanki, trzeba było trenować parter, musiałbym pewnie spędzić z pół roku na sali. Przywitamy jedną z największych legend polskiego boksu. Mistrz świata organizacji WBC w kategorii półciężkiej. Mistrz świata IFB i... Czekajcie. Kurde. No nieważne. Ale serce zjadł, przepraszam. W kategorii junior ciężkiej. Słuchajcie, przywitajmy. Panie i panowie, przywitajmy Tomasz Góra Lodowek! Jeszcze raz wielki hałas! Tutaj na środek klatki. Fantastyczna informacja, bo czekaliśmy na to długo. Tomasz Góral Adamek, człowiek, który na ringach stoczył 59 zawodowych walk, te 60. może stoczyć tutaj w organizacji Fame, bo to jest ta informacja. Tomasz Góral Adamek, mistrz świata kategorii półciężkiej, junior ciężkiej, pretendent do tytułu mistrza świata kategorii ciężkiej, królewskiej, dołącza do rodziny Fame. Tomku, skąd w ogóle taka decyzja, bo naprawdę to jest decyzja, która powoduje ciarki na naszym ciele. Witam serdecznie. No jadąc jeszcze 2 godziny wcześniej, mówię, podpiszę, nie podpiszę. Rafał dał dobry kontrakt, Mati Borek był ze mną razem, podpisany. Jestem z wami w przyszłym roku dwukrotnie. Dwie walki w przyszłym roku. 2024 rok to będzie rok być może Górala w organizacji Fame. Natomiast to, co nasuwa się pierwsze i przychodzi do głowy. Przede wszystkim, czy Tomasz Góral Adamek na stare lata, chociaż ty nie lubisz, jak wypomina się ten wiek oczywiście, czy będzie próbował nowej formuły walki? Czy zostajesz przy tym, czym sprawdzałeś się najlepiej? A więc klasyczny boks i ring, ta arena zmagań. Boks, tylko boks. Więc zostajemy przy boksie. To już mamy odpowiedź na pierwsze pytanie. Natomiast czy Tomasz Góral Adamek, który tutaj obcował w ostatnich galach, pod ringiem, pod klatką, obserwował to, co się dzieje, czy ma już jakiegoś rywala na oku? Czy jest jakiś przeciwnik, z którym chciałbyś się zmierzyć? Zacznijmy od tego. W uniwersum organizacji Fame. Czy w ogóle ktoś na to zasługuje na ten moment? Macie włodarzy, negocjujemy. Myślę, że za kilka dni już będzie oficjalnie podane. Nie chcę zapeszać. Będzie dobrze, na pewno, bo Adamek wchodzi do gry. A jeśli Adamek wchodzi do gry, to Adamek musi być szybki, bo jeśli jest speed, to Adamek wygra z każdym. Jak jest z tą szybkością, jak jest z tą dyspozycją Tomka Górala Adamka na tym etapie i czy to będą takie rasowe przygotowania w polskich górach, gdzieś w okolicach Żywca, czy też tam, gdzie robiłeś ostatnie przygotowania, aby być w formie topowej? Dokładnie tak. Wracam na stare śmieci, tam będę szlifował formę, by być bardzo szybki. A jak Adamek szybki? Wygra z każdym. I z tą informacją zostajemy. Drodzy Państwo!
Państwo, raz jeszcze wielkie brawa. Tomasz Góral Adamek dołącza do organizacji FEJ.